Serdecznie z tej strony kłania się Marek, ma 77. Będą dwa nagrania związane z grą ale nie wiem, czy zrobię tak, że będzie obcy razy metro. Dwa razy metro. W każdym bądź razie jest to u mnie premiera na kanale Metra. W tym rzecz wydaniu nie z Epika, tylko z tej rzecz właśnie strony, którą widzimy. Gra sama w sobie jest dla mnie no rewelka. Rewelka dla mnie, moim skromnym zdaniem. Super sprawa. Także bardzo zachęcam osoby, które by chciały zagrać. Nie wiem, czy na obecny czas ona już jest płatna, czy też nie. W sumie można byłoby sprawdzić, no ale jeżeli ktoś po prostu po linku trafi, to zauważy w zależności kiedy film z tej gry u mnie zaobserwował czy oglądał. Dziękuję wam za subskrypcję, za życzliwe oko, za łapki. Zachęcam do dobrej zabawy i świetnego wrażenia z gry, pomimo tego, że mam, podkreślam, słaby PC, więc jedziemy. Oczywiście wcześniej widzieliście moje osiągnięcia, bo już próbowałem. Gdy będą teksty mówione, będę po prostu milczał, aby język angielski był również dla widzów obcojęzycznych dobrze zrozumiały. Kontynuujemy. Świetnie, no naprawdę świetnie, rewelacyjnie to jest. Kurde, żeby tak sobie skroić film. No dobra, ja zacznę z wami od nowa. Wybierz styl gry. Przetrwanie, Spartanin, niska dostępność amunicji, filtrów, bardziej zajadła walka i trudniejsze działanie ukrycia powoduje, że tryb przetrwania daje prawdziwy posmak przerażającego świata Metro 2033, w którym widma wyczerpania zasobów i śmierci w walce nie odstępuje gracza na krok. Pragnę, i tu uwaga, uwaga, podkreślić, że plus 18 i jak masz słabe nerwy, słabe serduszko, to raczej odstąp od, że tak powiem, oglądania. Ale jeżeli już oglądniesz, no to na własne, że tak powiem, ryzyko graj. Normalny, trudny stalker, więc ja sobie bierę normalny, bo aż tak nie jestem zaawansowany. Polecamy dla graczy doświadczonych w grach FPS. To jest stalker trudny, no nie? Będziesz musiał rozsądnie dysponować zasobami amunicji, filtrów oraz ostrożnie podchodzić do wszelkich sytuacji bojowych. Wiecie co? Tutaj w trudnym trybie stalker odpowiedź oraz elementy ekranu interfejsu używanika są całkowicie wyłączone, aby pozwolić ci kompletnie zatracić się w świecie Metra. Poziom trudności jest zwiększony pod każdym względem. To ostateczne wyzwanie Metra. No, spróbujmy. Co mi szkodzi, miałem zagrać na prostym. Tutaj jest ledwo widoczne, więc to jest dobrze. The Dark Ones came much later. From the Garden's direction.
The Dark Ones. Huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. Okej. Okay. Tangentę mamy wytłumaczoną, więc lecimy od pierwszego momentu. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. What the? What happened? Shit! Shit! What's going on here? Dokładnie, co się dzieje? W razie nic nie widać, no nie? Oh my god, o mój Boże! No nie, kurza twarz, melodia. Kurza twarz. Ja piórkuję. Ła! Ładnie po bandzie jadą, ładnie. Dlatego powiedziałem plus 18, podkreślam. I mocne nerwy. Dlatego, że jak jesteś słaby, to po prostu odstąp. Jeżeli nie masz plus 18, chyba że rodzice ci pozwolili, no to ja już się jak rodzice pozwalają, nie mam nic przeciwko temu. Tak jest, niech wytłumaczę. I realize that as one of the order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag! I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. Okej, okay, akcenty co do pokoju. No, o, tu jest o wiele ładniejszy pokój niż w czerwonym. Ale okej, okay, te same opcje, czyli jeżeli się świeci, mamy puścić magnetofon. To powinien się pokazać E, ale nie pokazuje się. Coś jest nie tak. Ja wiem. No dobra. Coś mi się tu nie podoba. Aha, bo to jest mega trudne. Okej. Okay. No. He was in the hospital from the attack on the Great Library. Discharged last week. Come on, you have 5 more sets of 30. Look at those two rookies. Pathetic. Doing good. No wonder they call the order training time double. They're alive. Chopper, you're moving. Rest of the group wiped out. The marshes are easy. You just look for the markers and flags and walk along them so you don't drown. A child could do it. Well, okay, the shrimps are. Hello, Artyom. Welcome to the armory. I hear you're a ranger now, huh? We must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. So, first things first. You're going to need a gas mask. You can't make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to boil water.
There are hotspots down here in the metro, too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now, medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advance salary for this month. Remember, your pay is in military-grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Haha, all right. Now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want and try them out. Oczywiście, kałach. I... I to. Okej, dostosuj. Zainstaluj. No dobra. Nie, dobra. Rifles are good for long-range targets, but you... Good hunting! Come visit us soon! Fire! Okay, jedziemy. A to co? Aha, bo mi snajperkę wybrało. Czemu mi snajperkę wybrało? No właśnie. Kurczę. Nie, nie, nie. Cześć. Ale nie to! Już kurde! Dobra, enter. Super sprawa, naprawdę. I to jest celowanie. Tłumnikiem, proszę. Rewelacyjnie. No kurde. Bierzemy to. Jedziemy. Tak jest, otwieraj te wrota. Have you heard about Lesnitsky? What are you talking about? Check with the guards at the lab. What the hell did he do? Security? Ochrona? All right, let's go. Move it! The rooms of ancient kings were filled with whatever they might need in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords. Come on!
Reminds me of this bunker. So cut that shit out. Kurczę, blaszka, jaka technika. No dobra, okej. The things in D6 are like what the Conqueror took with him beyond the grave. Cold steel, and wild steeds, and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts, or their own greed. Khan, will you shut up or what? Hey, I heard that Lesnitsky did something. What happened? Nobody knows. Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Shit. So, what's inside? Chemical weapons, maybe some other shit. That's all I heard. God damn it. The Colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still had. No proszę, proszę. We might control D6, but it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and crannies and exits. Still, the base the order dreamed of finding. Guys just came back from the rift. They say Hansa is strengthening the sentry points along the whole line, especially the ones close to the Nazis. I just left the briefing. Two Nazi assault teams have started the fight with the raids. Hey, anyone know what the buzz is about? Miller ordered all our men assembled here on this base. Crewman, take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. All right, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. Rewelacyjnie, naprawdę rewelacja. No, mi się to strasznie podoba. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. A zapomniałem jeszcze podkreślić, że gra używa nazewnictwo, które ja co niektóre będę wymieniał. Hunter, the best of the order, is most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. Jeszcze raz podkreślam, że co niektóre nazewnictwo, czyli na przykład klanów, będę osobiście wymieniał, bo mi się osobiście nie podoba. Yes, Colonel. Let's keep it short, then. I located the surviving Dark One at the Gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Anna. Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't. It's murder. Do pustej głowy się nie szalotuje. You idiot. Na mnie wojsku polskim tak było. Nie wiem jak jest teraz. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness, for getting rid of the nightmares. Forget about Khan. Looks like he got close, too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming. And I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. I świetnie, rewelacja. If it's true that the Dark Ones can sense it, maybe you could draw it out from hiding so Anna could have a clear shot. But do me a favor. And don't forget to finish it with a headshot. We now suspect Lesnitsky was a sleeper agent.
Oczywiście mogę przelać, ja jeszcze raz powtórzę, że w grze występują co niektóre słowa, które ja będę wymieniał, a w szczególności jeżeli chodzi o nazewnictwo klanów, bo do tej pory tyle już zauważyłem. Także, no dobrze. Bo po prostu mi się nie podoba, tak? Wolę na przykład przezywać ich czerwoni, na przykład, tak? Okej, okay, rozumiemy się. Poza tym ja grę nie przenoszę w realny świat, więc i polecam wszystkim innym oglądającym, którzy zakładam, że ktoś będzie niepełnoletni, żeby nie przenosił to, co jest w grze, do świata realnego. No ale każdy wie, co robi, prawda? Dobra, w opisie mamy. Wpis pierwszy. Muszę robić to, czego żądał ode mnie Hunter. To rozkazał mi młynarz. I czego spodziewa się ode mnie Anna? Podkreślam, że para mieszana w zespole, ja byłem odkąd do mundurowych skoczyłem, czarnych, to para mieszana zawsze miała większe szanse wybrnięcia prawnie z problemów, ale to tak mówiąc o mojej prywatnej osobie, a w praktyce żołnierze też. Chociaż na jednostkach wojskowych, w których byłem, to co niektórzy pracownicy wojska śmiali się, że na przykład w moich barwach na bramie, na jednostce stała osoba żeńska, czyli kobieta. Jest to co najmniej niewłaściwe zachowanie ze strony tejże osoby, która się śmiała, że jednostki pilnuje osoba żeńska. No ale cóż, no są tacy ludzie i na to nic nie poradzisz. Muszę udowodnić im wszystkim, że jestem wart tego, by być jednym z nich. Być jednym z wojowników zakonu. Poświęcić swe życie ochronie ludzkości. Ochronie metra. Ta misja jest dla mnie idealna. Tylko ja jestem odporny na wpływ cieni. Być może urodziłem się, by uwolnić od nich ludzkość raz na zawsze. Jestem o krok od wykonania tego zadania. Dlaczego tak się denerwuję? But we haven't verified who's running. Your job is to intercept him before he delivers the stolen container. Understood? Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn. Mocne słowa leci. No. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Please step away from the edge of the platform. Train coming in. No, w sumie kobietka ma rację. Alright, pop in like a good little rabbit. I dopóki ja... Bo ja chciałem sprawdzić. Ale dopóki ja się do niej nie zbliżę, to pociąg będzie stał w miejscu, ale popatrzcie się, super, no, dla mnie szczegóły w tej grze graficznie są fajnie wykonane. Well, we've worn this place out. Let's move. Nawet najdrobniejszy szczegół, czyli plan jazdy, że tak powiem, tego metra dla prowadzącego. I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens. Turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a Dark One there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started. Okay, więc tak, pociąg ku przeszłości. Zaledwie rok temu stałem na szczycie wieży telewizyjnej i widziałem, jak rakiety spadają na ogrody botaniczne, zmieniając ciała w popiół.
Kopiąc metal i szkło, nikt nic nie mogło przeżyć tego piekła, a jednak pan odnalazł tam cienia. Teraz muszę go znaleźć i zlikwidować. Dokończyć to, co zacząłem. Więc to już jest zapisane. I mógłbym w sumie przerwać na tym zapisie. In the past, trains were ordinary things, but now this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things, and their kids will probably think this was built by the gods. Thanks. No dobrze, kobitko, dobrze, lecimy, lecimy. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Great. You did fine after all. Jeszcze raz podkreślam, że mieszana załoga zawsze u mnie miała większe atuty. Dlaczego? Ponieważ kiedy przychodziło na przykład do strefy zachowania się przy zatrzymaniu, a była kobieta, miałem kobietę jako partnerkę, było git. Get inside. Don't be afraid of a little dirt. No okej, okay, kobieto, kobietko, kobietko, na luzie, luzie, luz, luz. Jak idealnie pokazane, co się dzieje w kanałach. Które uciekają, to znakiem tego, że coś się dzieje. Który myszy jak zwiewają, to znaczy się, że uciekają przed czymś, ale one, że tak powiem, ostatnie uciekają. Który zawsze z tonącego statku ostatnie uciekają, więc... Give me a hand here. O kurza twarz, ale pogorzelisko. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. You're supposed to be immune to there. What? Influence? Oh, I don't have your gift. So hop along the right. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense you, or smell you, or whatever the fuck they do, and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio contact. And if you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then, good luck. Ależ dziękuję. Ej, kobietka nas będzie po prostu jako snajper zabezpieczać nam, że tak powiem, plecy. Lub wspierać na przestrzeni, w której się znajdujemy.
burning where the nest was. That's some fine wasteland. You guys sure did a good job here. It's strange. What could still be burning after all this time? Well, it doesn't matter. Move towards it. I'll cover you. I see some kind of movement. Och, faktycznie wszystko. On the right. I'm working on this. Those aren't dark ones. They're watching. Pięknie i ściągła. That helm was bad luck. Get ready. One more. Another three. Let's do it. Maskę zapomniałem sobie te. Nie potrzebuję lek. I pochłaniacze trzeba filtry wymienić. Przez to mi się tak dusił. To co słyszymy to jest radioaktywność, czyli teoretycznie licznik Geigera by się przydał, ale słyszymy tylko, że jest promieniowanie. Ja go nie będę ściągał. Ona go... Ja go specjalnie nie ściągam, bo teoretycznie mógłbym, no nie? Okej. Okay. My go po prostu mamy pochwycić. O kurczę. Przypomina mi się twarz z obcego. W obcym też po prostu jest podobny. No proszę, proszę. Wow, ho, 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 ho. To musiało boleć. I to bardzo boleć. To jest. No tak. Trafiliśmy na czerwonych. O, skubany zapodał od razu buta. No nie. The creature I met in the burnt out remains of the gardens looks like a dark one. And it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just the baby. And I am sure that it recognized me and got scared. It also left me knocked out for some time.
just enough for me to get captured. Czyli tak, drodzy mili kochani, ja sobie po prostu pozwolę mu zapisać, ale zanim co, to sam sobie dla siebie przeczytam na głos również. Wróg mojego wroga. Spór, którego znalazłem w wypalonych pozostałościach ogrodu botanicznego, wygląda jak cień. Udało mu się wejść do mojego umysłu i dostać do najskrytszych zakamarków. Ale to było zaledwie dziecko. Tego jestem pewien. Poznałem ło mnie i przestraszyło się na jakiś czas. Pozbawiło mnie przytomności. To wystarczyło, żeby mnie złapali. Także ja naciskam Enter, po to, bo w ten sposób się zapisuję. A ja was, drodzy mili, zapraszam na kolejny odcinek Metra, gdzie będziemy starać się przeżyć w tymżeż growym świecie. I cóż, dziękując wam za oglądnięcie, łapki oraz subskrybowanie, bądź też z całego serca też dziękuję za polecanie mojego kanału drogą linkową przez inne platformy, że tak powiem w cudzysłowie platformy. Zapraszam na kolejny odcinek, życząc wam miłej zabawy. No i cóż, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się, przypominając, że jeżeli chcesz, żebym cię oglądnął i również docenił, zostaw wpis miły, ja na pewno trafię do ciebie. Hej, hej!